Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 275. odcinku GNM Plus. Razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachiera. Dzień dobry Państwu, Panom. Dobry, dobry. Dzień dobry. W co ostatnio graliście? Ło, Panie, sporo tego u mnie, ponieważ grałem w... Zacznę od najmniejszej gry, czyli Reigns Her Majesty. To jest sequel gry Reigns. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi. I to jest gra mobilna, ale też dostępna na PC-cie. I to jest jedyna gra mobilna, w którą grałem więcej niż godzinę. Chyba już nawet jakieś 4 godziny pograłem. Bo to jest idealna gra jak dla mnie na telefon, ponieważ cały gameplay to jest tylko podejmowanie jednej z dwóch decyzji, które masz na ekranie. Czyli ogólnie jesteś tam władczynią, jesteś królową. I to jest taka niby epoka trochę pseudo-wiktoriańska, ale w każdym razie przed sobą masz tylko karty postaci i karty tego, co do ciebie mówią. No i na przykład, nie wiem, przychodzi ci jakiś doradca i mówi, że plebs się rzuca, że coś tam nie ma jedzenia, coś tam goduje, czy im dajemy więcej, czy nie. I ty podejmujesz takie decyzje i każda z tych decyzji wpływa na jakby siłę, czy tam właśnie poziom wpływów jednej z czterech grup, czyli kleru, tam właśnie ludu, militariów i finansjery. Tak. I musisz balansować, żeby żaden z tych wpływów jednej z tych czterech grup się ani nie wypełnił, ani nie spadł do zera, bo wtedy albo cię zabiją, albo cię tam zdetronizują, wygnają, czy coś takiego. To taka karta, znaczy tam te karty się tak, grało, tak? Tak, tu karty przesuwasz lewo i w prawo. Taki Tinder. To jest taki mini Crusader Kings 2. No, ale bardzo mi się to podoba, bo jest bardzo fajnie napisane. I tych kart, tych wydarzeń różnych jest tak dużo, że właśnie już grałem te parę godzin, jeszcze nie odkryłem wszystkich, cały czas są jakieś tam nowe, bo nie unikniemy tutaj śmierci, czyli w końcu i tak umrzesz, ale potem się odradzasz jako kolejna, jakby następczyni i tak się toczy, ale jest jakby taka narracja, jakby to powiedzieć, taka ogólna, że jakby jest taka, powiedzmy, nadnaturalna siła, jest taki wątek, że jakby do ciebie jako do gracza też przemawia pewna postać przez cały czas, pomimo tego, że bohaterki jakby się zmieniają, te królowe. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba i kosztuje chyba tylko 12 zł i na Steamie, i na właśnie na Androidzie, i na iOSie też, więc bardzo polecam. Jeżeli nie słyszeliście nigdy ani o pierwszej części, ani o drugiej, to warto sprawdzić. A co sprawia, że nie nudzi ci się ta gra po pół godziny, a dopiero po 4 godzinach? No właściwie właśnie to, że są tu te różne wydarzenia, nie? I tak. Ale naprawdę... jest ich na tyle dużo i ta różnorodność jest tak wielka, że to się nie powtarza w pewnym momencie? Znaczy niektóre się powtarzają, jak masz od nowa kolejne postacie, bo to takie podstawowe się powtarzają, różne tam decyzje. Natomiast jak pójdziesz w jedną stronę, na przykład grając jedną królową, to potem umrzesz, możesz sprawdzić, co się stanie, jak podejmiesz inną decyzję i tego jest całe mnóstwo. No oni tu mieli, tak naprawdę nie ma żadnej grafiki, nie ma gameplayu jakiegoś tam per se, więc oni tutaj stawiają tylko właśnie na taką rozgałęziającą się bardzo narrację i to mi się podoba. No i przede wszystkim tę grę możesz po prostu odłożyć, tak? Grasz sobie na telefonie, grasz coś tam, masz do roboty, odkładasz na pół godziny i nic się nie stanie. Więc tu nie ma zręczności, nie ma za bardzo żadnych tam zagadek ani nic, tylko po prostu swajpujesz, podejmujesz decyzję. To jest dla mnie idealny format jak na telefon. Więc... Oprócz tego grałem w Monster Hunter BT, Monster Hunter World. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie, że działa na PS4, bo trochę się bałem, że to będzie tam poniżej 30 klatek. Na szczęście jest w miarę stabilnie, w miarę płynnie i wygląda bardzo fajnie. No i gra się bardzo przyjemnie. Jeżeli ktoś nie lubi Monster Huntera, to raczej to go nie przekona ta gra, bo nadal jak grasz na przykład dwuręcznym wielkim mieczem, to masz takie wrażenie, że ta postać jest taka strasznie ociężała, jakbyś grał w Dark Soulsy w jakimś tam maksymalnie ciężkim opancerzeniu. Natomiast bardzo mi się podoba, że właśnie w tej części, w przeciwieństwie do GS 3DS, bo do tej pory Monster Hunter był głównie przez ostatnie lata na 3DS-ie, że nie ma ekranów ładowania, że jak masz mapę, to po prostu to jest otwarta mapa i sobie po niej chodzisz. Jak musisz śledzić potwora, który ci ucieka, to nie masz także loading, więc jest taki szereg po prostu usprawnień. To się po angielsku nazywa quality of life improvements, nie wiem jak to nazwać po polsku. Trzeba wreszcie znaleźć jakieś słowo na to. Bo... No, jest po prostu wygodniej, gra się wygodniej, nie jest wcale łatwiej, bo walki cały czas są wymagające, są bardzo fajne rodzaje potworów. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, Monster Hunter to jest po prostu polowanie na potwory, tak? Wiedźmin, tylko japoński. Wiedźmin tylko jakby naprawdę jakby Wiedźmina zrobić tak, że to jest faktycznie tylko polowanie na potwory. I sedno jest takie, że walczymy, jedna walka potrafi trwać 20 minut. Każdy potwór ma tam multum różnych ataków i zabijasz je po to, żeby wykonywać questy i przede wszystkim zdobywać tam różne kości, skóry i robić z tego sety ekwipunku i tak w kółko, więc specyficzny rodzaj rozgrywki, ale mi się bardzo podoba. I to tyle. Nie. Nie? Jeszcze nie? Nie, bo jeszcze zacząłem grać w Preya.
Już mam, już kupiłem go sobie dawno temu. Za jakąś tam śmieszną sumę, chyba 70 zł, czy mniej nawet na Steamie był. Ja dwa razy podchodziłem do tego Preya i zawsze jakaś inna gra wychodziła, która po prostu... No ja też tak miałem. Zabierała mnie. Ale pomyślałem sobie, że Arkane, no to grzech nie spróbować. I już sam początek mi się bardzo spodobał, to jak rozwiązali wstęp do tej historii, co było dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że się rozwinie inaczej niż się rozwinęło. Więc to już był pierwszy plus na początek. No i potem mi się spodobało, bo ja lubię Metroidvanie, czyli to takie wracanie do miejsc zamkniętych, które są dokowane, potem możesz wrócić. I ogólnie, a to jest właśnie taka gra. To nie jest strzelanka, jakby ktoś myślał, tak jak niektórzy, nie wiem czemu myślą, że to jest strzelanka. To jest bardziej, to jest połączenie Deus Exa z Bioshockiem, tylko trochę mniej walki jest do tego. I bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba historia, to jak się rozwija, jak się pojawiają nowe wątki w miarę postępów, eksploracji, odkrywanie historii, to też mi się podoba tej stacji kosmicznej i sama stacja kosmiczna jest zbudowana bardzo fajnie, bo ona powstawała tam na przestrzeni wielu lat i różne tam kraje dobudowywały jakby części z kolejnych satelit do tej stacji, więc mamy w jednej części zupełnie inny wystrój niż na przykład jakiś tam art deco amerykański, a w innej mamy takie rosyjskie zapuszczone jakieś tam laboratoria i to jest, no, bardzo fajnie się to zwiedza, jest bardzo przyjemne i bardzo jest też fajny system upgrade'ów. W pewnym momencie otrzymujemy możliwość korzystania z mocy obcych, ale jeżeli będziemy to robić, to na przykład systemy zabezpieczeń stacji będą nas wykrywać jako kosmitów i musimy sobie podejmować decyzję, czy chcemy to wykorzystywać, czy nie. Więc jeszcze mam dużo do odkrycia, bo dopiero 6 chyba godzin za mną, więc nie mogę się doczekać, aż tam się rozwinie ta historia. Bardzo mi się podoba i chyba to będzie jedno z moich top 5 ostatecznie gier. Tak, bo jeszcze muzyka jest świetna, ogólnie klimat. No, zdecydowanie. Bo to Mick Gordon i to jest takie nie w jego stylu, bo do tej pory on robił takie bardziej energetyczne rzeczy, a tu jest taki ambient cyberpunkowa troszkę muzyczka, więc też bym polecał każdemu. Ja bym powiedział, że to jest takie po prostu inne wydanie Bioshocka w stylu bardziej takim kosmicznym niż podwodnym, więc równie dobrze, jakby niektórzy się po prostu uparli, to można by to nazwać nawet Bioshockiem. Na pewno bardziej Bioshock niż pierwszy Prey. Tak. Jest ten nowy Prey. No, zdecydowanie. Nie wiem w sumie czemu to tak nazwali, ale już niech będzie. No bo ten pierwszy Prey był jednak tu strzelanką w jakimś tam stopniu, a tu jest tego mniej, bym powiedział. Pawle, a ty? A ty ja nic. To za dużo sobie nie grałem. Znaczy grałem tak klasycznie, czyli po pracy 2 godzinki w jakiegoś Crusader Kingsa czy coś, ale pograłem sobie w sumie w Empire Divided, czyli ten dodatek, który po 120 latach od premiery wyszedł do ROM 2, który chyba będziemy jakoś recenzować może w najbliższym czasie. Jak go ukończę, bo powiem ci, że mam trochę dość... No tak, bo to też ciężko, jak ma się tyle tytułów po swoim roku. Sztucznej, nawet nie o to chodzi, po prostu fajne są niektóre zmiany na kampanii, na mapie kampanii, ale na przykład już nie mogę, sztuczna inteligencja i bitwy w porównaniu do jak grałem w Warhammera już i w Warhammera 2. Ja nie wiem, ja zauważam naprawdę, że zachowują się wrogowie o wiele... Głupiej. Mniej mądrze, no, niż... Znaczy, niż... to zależy, bo generalnie i tak sztuczna inteligencja w ROM zdaje mi się, że jest strasznie usprawniona względem wszystkich, na ten moment nawet Atylii. Ona generalnie no, po tylu patchach jest już tak naładowana tymi zmianami. Zresztą tam wprowadzili pewne... Ten Empire Divided to nie jest tylko DLC tak zupełnie znikąd wymyślony, to jest taki eksperyment przed nowymi tymi częściami historycznymi Warhammera, to znaczy przed Warhammera Total War'a, to znaczy tam przed Britanią i przed tym tytułem, o którym nic nie wiemy, czyli Pike and Shot. Bo on wprowadza sporo zmian, które już były w Warhammerze, a jednocześnie AI, kurczę, ono rzeczywiście nie jest czasami tak zmyślne jak w Warhammerze, z drugiej strony w Warhammerze ono potrafi być piekielnie głupie, szczególnie jeżeli chodzi o używanie magii i tak dalej. One po prostu są głupie w innych jakby segmentach, no natomiast tak. Jeżeli chodzi o posługiwanie się formacjami, czy normalne bitwy oblężnicze, nie takie warhammerowe, jednostronne, tylko gdzie otaczamy całe miasto i mamy taką większą bitwę, no to powiem szczerze, że to AI jest czasami naprawdę dobre. Lepsze, eksperyment, szczególnie, że robi rzeczy, których się nie spodziewam czasami, bo nie, oczywiście to dalej jest, to nie jest AI, który sprawia jakieś duże problemy, natomiast troszeczkę widać takich jakichś malutkich, w ogóle cały ROM 2 to jest jeden taki wielki eksperyment, widać, że wtedy Creative Assembly próbowało prowadzić bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo zmian, odnieść się do wielu zarzutów, które były wobec Siri przez wiele lat stawiane. I nie do końca im to wyszło. I teraz po tym patchowaniu dopiero zaczynam widzieć, co było planowane jakby tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o Empire Divided, nie, to jest bardzo przyjemny dodatek za swoją cenę i powiem szczerze, że jestem zadowolony, że wrócili do tej gry i to tak jakby
Bo teraz mieli kilka takich naprawdę dobrych gier, tak? Mieli Attilę, potem dwa Warhammery, wszystkie te części były naprawdę rewelacyjne. No tak. I wcześniej też mieli zresztą Shoguna. I mam wrażenie, że oni troszeczkę też chcieli też jakby o swój honor zagrać, tak? Chcieli pokazać, ej, dobra, pamiętacie tą naszą klęskę? To tutaj jeszcze macie. Naprawiamy ją. No, trochę ją naprawiamy. No i jeżeli chodzi od tej strony jakby spojrzeć, no to rzeczywiście to jest, no miło z ich strony, jeszcze to jest jednak mimo wszystko okres historyczny, który nigdy nie był w Total Warach poruszany, więc zawsze to jest też ciekawe, bo tak naprawdę mieliśmy dwa razy Rom, ale nigdy nie mieliśmy gry o Cesarstwie Rzymskim, zawsze tylko Republika, tak? Tak, tego ja jestem zadowolony. Natomiast tak poza tym to nic innego, nowego nie grałem, tylko po stare śmieci. No to jeśli o mnie chodzi, to chyba też ciągle Battlefront 2, tym razem tylko multi. No i oprócz tego to zachęcam już do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, bo tam postanowiłem nadrobić zaległości nasze wideo recenzenckie, więc pojawiły się tam recenzje Devil Within 2. Pojawiła się też recenzja Battlefronta, no to z ubiegłego tygodnia 2. Pojawiła się też topka, top 10 bijatych, w której ty uczestniczysz i Paweł Typiak. I też pojawiła się jeszcze jedna wideo recenzja, a już wiem, Śródziemie Cień Wojny. Więc tak, więc cztery duże recenzje praktycznie i plus tego topka. Więc samo dobro, zachęcamy do odwiedzenia i sprawdzenia i obejrzenia i skomentowania oczywiście. A my przechodzimy do pierwszych tematów i jako, że w tym tygodniu jednak trochę się działo, ale działo się na tyle dużo, że chyba nie o wszystkim powiemy. Idź Pawle stąd, to będzie dla Ciebie niespodzianka. Działo się bardzo dużo, ale zostawimy trochę na audycję, bo na audycji nie mamy o czym rozmawiać tak naprawdę, bo żadnych recenzji nie będzie, więc porozmawiamy o dwóch rzeczach z Game Awards i o jednej rzeczy, która jest taką plotką potwierdzoną trochę, zabijcie ale jak mnie, Eurogamer pisze o tym, to raczej nie jest plotka. Nie, o co chodzi ci? Ja nie wiem, do czego się odnosił, zobaczymy później. The Game Awards, nie bój się, nie do Eurogamera. Do czego? No to jak, bo zaczynamy ogólnie od tego, od pierwszego ogłoszenia. Jedna z zapowiedzi właśnie nowych gier na The Game Awards to było Bayonetta 3, ale zanim... Zanim o Bayonetcie 3 to ja powiem, że to The Game Awards, chociaż nie oglądałem, bo to jest za długie jak dla mnie. Więc jeżeli ktoś oglądał, to współczuję, ale jeżeli chodzi o samo potem jak nadrabiałem, to jakby liczba zapowiedzi i nowych gier była lepsza niż rok temu, moim zdaniem, więc to dlatego jest plus, nie? Jeżeli ktoś oglądał, to faktycznie nadal dla mnie to jest śmieszne, że na przykład niektóre kategorie tak strasznie przeskakują. Wychodzi ten Jeff Keighley na scenę i mówi, no najlepsze RPG, Persona 5, gratulujemy, teraz następny temat, nie od razu. I w ogóle jakby to znaczy, przeskakują przez niektóre... To starają się jednak mimo wszystko każdej większej grze, która miała dużo nagród, dać jedną jakby nagrodę na scenie, albo dwie górę, jeżeli to jest zwycięzca gry roku, a pomijają raczej te inne kategorie, ale żeby było uczciwie... Tak. The Game Awards to nie jest awards show takie typowe, tylko raczej kolejna impreza branżowa, na której się ogłasza nowy tytuł, a przy okazji ktoś tam daje nagrodę, ale od nagrody branżowe to nie jest jakaś... No, i bardzo fajnie, dla mnie to było na równi ze 3 w ogóle, jeżeli nawet nie lepsze, bo chociaż to zależy, czy ktoś lubi japońszczyznę, biotyki i tak dalej. Co, jakbyś oglądał to na żywo, to by cię po prostu zabiła ilość reklam. No, pewnie tak, ale z drugiej strony tak jest kosztnie, bo to niestety nie jest tak, że cała branża się zrzuca jak te 3, tylko jednak on musi szukać sponsorów. To wszystko sponsorów, z kieszeni Jeffa. Więc niestety. I Gillette, i McDonald's co chwilę tam było. Przechodzimy do następnej kategorii, ale tak. Naszym sponsorem jest McDonald's. Bayonetta 3 to dla mnie bardzo duża niespodzianka. Ludzie się ze mnie śmiali, bo tam Platinum Games rzucało na Twittera takie teasery, że niby będzie Bayonetta 3 właśnie. Ja mówiłem, że tak, to na pewno to. Ludzie mówili, nie, przecież oni sobie żartują, trolują, a tu proszę bardzo. Bayonetta 3 trwają prace i trafi tylko na Nintendo Switch, bo przypomnijmy, że Nintendo ma prawa do Bayonety, bo oni uratowali tę serię w ogóle wydając, produkując, dając pieniądze na drugą część, więc mnie to nie dziwi. I to było ogólnie zapowiedź przy okazji tego, że na Switcha trafi też zestaw Bayonetta 1 plus 2 w styczniu. 16 lutego. Lutego, tak? Okay. Tak. Dobra. Jest nawet chyba Switcha. Chyba news z twojej strony, tak. No, ale dobra, nie pamiętam takich rzeczy, z czego ty ale wymagasz. Ale to nie ty pisałeś, to jest usprawiedliwienie. Więc tak, więc cieszy mnie to, bo ja chętnie sobie przypomnę jedynkę. W sumie grałem tylko na PlayStation 3, to była chyba najgorsza wersja akurat. Nie grałem na Wii U, jak wyszła dwójka, więc z chęcią nadrobię pierwszą część. No i pokazali tylko krótki teaser trójki, w którym widać troszeczkę Bayonety. I już ludzie tam wykryli, po pierwsze ma fryzurę z jedynki, a po drugie,
na jej pistolecie jest inny napis niż w pierwszej części i w drugiej. Czyli ludzie się domyślają, że to będzie jakaś alternatywna rzeczywistość, podróże do innych wymiarów, czy do innych... Bo ma inny napis na pistolecie? Tak, tak, no bo to jest przecież bardzo ważne. I czemu by się zmienił napis firmy produkującej jej bronię? Bo może zmieniła... A to jest jej ojcem. Ale ma też fryzury z jedynki, to mnie zastanawia. Aha. Czemu w teaserze nie ma fryzury z dwójki? Ha? Może prequel? To jest w ogóle też może inna jest sprawa. Ubrana w swoją fryzurę. No, ale skoro prequel, to czemu trójka? Nie wiadomo, więc jest dużo opcji. Żeby ktoś myślał, że to jest kolejna Bajoneta. Ja się bardzo cieszę, bo tym bardziej, że nie doczekaliśmy się zapowiedzi Devil May Cry'a piątki, tak jak niektórzy spekulowali. A szkoda. Więc Bajoneta 3 to jest to samo praktycznie co Devil May Cry Bajoneta, więc jak najbardziej jestem zadowolony, tylko mam nadzieję, że... No podejrzewam, że początek 2019 jednak, no nie sądzę, że w przyszłym najprędzej. Roku. No jak mają wydawać... Oj, chociaż, chociaż no Platinum ostatnio kiedy zrobiło? No Niera robili, więc w sumie w tym roku. No dobra, więc w 2019 mi się wydaje, że to jednak raz będzie... na rok jak ktoś zrobił, to będzie dobrze, nie? Tak jest. Bo to też było na początku 2017 Nier Automata i później tutaj będziemy mieć 16 lutego 2018 tą kolekcję. No i pewnie styczeń, luty 2019. Ja bardzo się cieszę, teraz już na pewno się sprzeda lepiej niż na Wii U dwójka, bo przypomnijmy, że dziś Nintendo powiedziało, że 10 milionów Switchów już się sprzedało, co Wii U zajęło 3 lata, 10 milionów egzemplarzy, więc to pokazuje jak... A całkiem się sprzedało chyba w 12 czy tak, 15. Ja w ogóle podejrzewam, że Switch może dogonić PS4, jeżeli chodzi o szybkość sprzedaży w pierwszym roku produkcji, bo to było chyba 14 milionów PS4 przez rok. A w marcu przyszłego roku minie rok od Switcha, więc podejrzewam, że święta będą całkiem prawdopodobne, że dorówna konsoli Sony, więc to jest bardzo ciekawa perspektywa. No i będzie coraz więcej gier zapowiadanych. Ale też ciekawe. Widzieliście, co się dzieje z cenami obecnych konsol na święta? No to to no, jest... spadają. Ostro. Za 800 zł można sobie kupić w zestawie PS4 lub Xboxa One S. Oczywiście, no to jest odjąć sobie na przykład tą grę i jakiś tam Xbox Live, który też jest dodawany, wychodzi nam 500 zł za konsolę i weź pan, panie Stachyra, za 500 zł komputer se zrób i Force se zagraj. O. Ja już komputer mam, wolałbym Switcha kupić za takie pieniądze. Popieram. Nigdy w życiu nie będzie, bo to jest Nintendo. Spoko, ale i tak wygląda mi na to, że to jest chyba pierwsza konsola od... No w sumie mam PS4, to nie. Dobra, to pierwsza konsola, którą kupię i będę na niej grał. Ale już planujesz, tak? No już muszę, no już w tym momencie. Mm-hmm. No dobrze. Bajoneta jakby przechyliła szalę przypału, przegiernie pały. No dobrze, no to czekam na wasze komentarze, czy waszą szalę przypału też ta zapowiedź przegięła i czy zakupicie sobie Nintendo Switch i czy zagracie w Bajonetę odświeżone wersje i w trójkę, a przejdziemy do drugiego tematu związanego również z Game Awards i zapowiedzi nowej gry, jak tutaj Adrian Chmielarz się wkurzył, ale ja to powiem, nowej gry Adriana Chmielarza. To była najlepsza zapowiedź moim zdaniem The Game Awards. Chodzi o grę Witchfire, czyli nową grę studia The Astronauts, nie Adriana Chmielarza. On się na to strasznie denerwował. My też napisaliśmy na Eurogamerze, że to no i nowa dobrze, gra no bo tak się Chmielarza. Pisze od zawsze. Ja wiem, ale on tak chciał, wiesz, on się nie wkurzył, on bardziej chciał tak powiedzieć, wiesz, żeby cały zespół się poczuł fajnie, nie? Ale w każdym razie Witchfire, strzelanka od The Astronauts, czyli przypomnijmy, to jest ekipa, która zrobiła, znaczy część ekipy, która zrobiła Painkillera i Bulletstorm, więc no, jak można się nie jarać czymś takim? No i ci, co zrobili The Vanishing of Ethan Carter. No, to najważniejsze, jakby w tej ekipie, ale właśnie, no wiesz. To bardzo bardziej Painkiller tutaj jednak znaczy, jest. Tu jest akurat fajnie, tu jest fajne to, że będzie oprawa graficzna tak dobra, jak w Vanishingu Ethana Cartera, więc to jest plus, ale mi się bardzo podobał ten zwiastun, ponieważ przez jakieś 40 sekund to właśnie było ewidentnie sugerowane, że to jest kolejny walking sim, bo idziemy sobie widoczki, rozglądamy się na boki, jakiś tam właśnie napis, że od twórców Ethana Cartera. Ziewamy. A potem bohater właśnie wyciąga broń, jakiś potwór się pojawia i zaczyna się kilkadziesiąt sekund akcji używania mocy i wysadzania potworów w powietrze shotgunem, więc to wygląda to jak bardzo Painkiller 2017. No dokładnie, wygląda bardzo jak Painkiller właśnie w takich klimatach bardziej fantasy. Tylko w jakimś magicznym lesie. No. Mi to przypomina, może nie przypomina, ale z klimaty Dark Messiah w Might and Magic, jeżeli pamiętacie taką grę, coś w tym stylu, tylko z bronią palną. Nie, no może jeszcze gorzej, w sensie jeszcze gorzej. Ciemniejsza bardziej i cięższa
ten klimat, to no, wszystko. Ale bardzo się cieszę, fajnie, że... Znaczy, Adrian Chmielarz już teasował, wydaje mi się, jak ktoś go śledzi na Twitterze, to już tak od jakiegoś czasu, że oni jednak wrócą właśnie do klimatu strzelanek, więc bardzo mnie to cieszy, no bo jednak to są ludzie, którzy się bardzo znają na tym gatunku. Painkiller mi się bardzo, bardzo podobał. Teraz sobie chyba odświeżę aż z radości. Bulletstorm też był bardzo fajny, inny niż Painkiller, więc też to sugeruje, że to będzie nie tylko klon tego starego, co kiedyś zrobili, tylko coś faktycznie też tam urozmaicą ciekawie. A tu już widać, że będą zdolności specjalne. Pawle, coś chcesz? Przeczytałem właśnie bardzo ciekawy komentarz. Chciałbym go zacytować. No, proszę. Czy też tak uważacie. To wygląda jak Dark Souls wśród strzelanek. Wszystko wygląda jak Wszystko Dark Souls. Wygląda jak Dark tak Souls. Jak Cuphead. O Boże. Też jest Dark Soulsem wśród, nie wiem, platformówek. Chyba chodzi o to, że szkielety w podartych strojach poruszają się z tym... Z mieczami, no. Z mieczami. No, tak. To Dark Souls. Nie, to będzie. Nie Dark Souls, to Bloodborne. Nie? A nie, to ten jeszcze inny. Ten, nie, w Bloodborne nie było szkieletów, nie. Demon Souls. Demon Souls właśnie, bo dobre, nieważne. Ale no, wiemy, że wyjdzie tylko gra na PC. Tak, i to jest ciekawe, póki co, i nie wiadomo kiedy... No nie, podejrzewam, że 2019, no. Ale to jest ciekawa sprawa, bo pamiętajmy, że studio People Can Fly też istnieje, bo oni się ostatnio reaktywowali, bez właśnie tych, co założyli The Astronauts, i oni też robią jakąś strzelankę. Mm. Zapowiedzieli ją chyba na początku zeszłego roku jeszcze, więc... Chmielasz fire. A ile w tym, tak, ile w tym nowym People Can Fly jest People Can Fly, bo żeby to nie było troszeczkę jak z Bioware'em. Nie, no bo współczesnym. Trochę tam jest osób, bo tak naprawdę The Astronauts to jest 8 osób, z czego... Połowa tego projektu będzie w ogóle outsourcowana. No, bo to 8 osób jest w tej The Astronauts, przy czym tam jakieś grafiki, jakieś tam konceptarty, muzyka i tak dalej, to wszystko jest poza. Czyli data premiery natomiast, wtedy, co... Natomiast The People Can Fly to jest cały czas chyba kilkanaście osób? Nie, bo to było dokładnie. Epic Games Poland, później to znowu wrócili do swojej nazwy. Więc troszkę tam osób jest, więc to się tak fajnie podzielili i będzie mieć dwie fajne gry, miejmy nadzieję. Więc bardzo mnie to cieszy. Miejmy. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A my przejdziemy teraz do trzeciego tematu. A może zanim przejdziemy do trzeciego tematu, to jeszcze powiem, ale że na cieszę. The Game Awards była też zapowiedź, jeśli dobrze pamiętam, nowej gry od From Software, tak? Tak, ale o tym możemy pospekulować na audycji, bo może Hubert będzie, jeżeli Bloodborne przyjdzie. Bloodborne 2. Nie, właśnie nie. Właśnie tak mi się właśnie wydaje. Nie będzie, ale pospekulujemy o tym, bo to jest bardzo ciekawy ale temat. Ale chciałem wspomnieć, więc jakby takim... Miyazaki król. Takim wspomnieniem zapraszam na audycję. Warto przesłuchać, a my przechodzimy do ostatniego tematu, który będzie bardzo ciekawy, czyli Battlefield Bad Company 3. Wydaje się, że DICE podąża dobrą drogą, przynajmniej ten główny zespół, który zaserwował nam rok temu Battlefielda pierwszego, który był świetną grą i do tej pory jest świetną grą w multiplayerze, w przeciwieństwie do Call of Duty, Battlefrontów i innych dzieł prosto od Electronic Arts. Znaczy ja się zgodzę z tobą, że mi Battlefield 1 jest fajny, ale mam ten sam problem z tą grą co z czwórką, w sensie... Tam nie ma naprawdę fajnych map, jak dla mnie. Są wszystkie mapy w Battlefield 1, mam wrażenie, stawiają na to, żeby była wielka rozwałka. Ja wiem, że to jest dla niektórych synonim Battlefielda, ale mi chodzi na to Conquest. Nie mi nie chodzi, że masz mniejsze wersje map, czy to masz jedną miejską. Tylko mi chodzi o to, że na przykład w Bad Company 2 i w Battlefield 3 było dużo takich map, w których było więcej ścieżek, konkretnych korytarzy, chociaż one też były duże i było trochę mniejszy nacisk na pojazdy. Wydaje mi się w trójce na przykład Battlefield 3. No, zależy w jaki po prostu tryb grasz. Mi się wydaje, jednak, że też było mnóstwo jakby bardziej otwarte te mapy były. Wydaje mi się, że był mniejszy chaos w Battlefield 3 i Bad Company 2. To wynikało chyba troszeczkę z ograniczeń sprzętowych, no, ale pomagało, bo to kiedy Battlefield stał się zbyt rozdmuchany, taki za duży. To i ucierpiał, i teamplay ucierpiał też troszeczkę, wydaje mi się, na tym, bo... Wszystko jest zbyt rozrzucone. Pamiętam, że w trójce nawet z obcymi jakoś tam się fajnie współpracowało, a jakoś w jedynce tego już nie ma. Wszyscy sobie biegają gdzieś, gdzie chcą, robią... Ale no, nieważne. No nie wiem, powiem wam, że do tej pory gram w Battlefielda pierwszego, chociaż już mamy... Też się podoba, tyle miesięcy po premierze. I to mi się... Ta gra od DICE'a mi się najbardziej podoba z tych wszystkich ostatnich, które się pojawiły. No mi też, ja nie mówię, że jest zła, nie? Do tematu. Bad Company 3. Skąd o tym wiemy? Podobno, no wiadomo, na YouTubie źródło informacji został YouTuber Almighty Dog, który wcześniej kiedyś tam robił... Tak, w 2016 roku opublikował w marcu filmik z informacjami na temat Battlefielda 1, zanim w ogóle zapowiedziano Battlefielda 1, czyli to i jest się jakiś... sprawdziło to. Tak, wszystko się sprawdziło. Przewidział nazwę, setting, tryby, które nowe miały być, operacje na przykład i tak dalej, więc dlatego teraz
ja przyjmuję to za pewnik tego informację, że Battlefield 2018 to jest Bad Company 3. I wiemy, znaczy będę mówił o tym tak, jakbyśmy już wiedzieli, nie będę zaznaczył, że to plotki, no. Że akcja ma być osadzona w czasach wojny w Wietnamie, przy czym to ma być troszkę taka alternatywna historia, bo ma się dziać też akcja jakby wokół tym, bo to, on to atakują, że wojna w Wietnamie i trochę po, więc to sugeruje jakby, że to się trochę inaczej zakończy w tej grze. No i sam fakt, że Bad Company 3 to jest sugestia duża jak dla mnie, że w końcu nie będzie poważnej, mrocznej, ponurackiej, militarnej historii, bo to DICE nie wychodzi moim zdaniem, bo i w trójce im to nie wyszło, kampania, i w czwórce im to nie wyszło, więc jest nadzieja, że w końcu będzie kampania z jakimś charakterem, jakaś trochę ciekawsza. To jest Bad Company 3, więc oni jak dla mnie mogą zrobić nam nawet podróż w czasie, żeby ten oddział tych kolesi z Bad Company 2 przenieść do wojny w Wietnamie i będzie fajnie. Jak Cezary Pazura znowu będzie głos podkładał, to jak najbardziej, natomiast... No, jedna z najlepszych w ogóle dubbingów. No tak, rewelacyjny był i w ogóle Bad Company 2 mam wrażenie, że to była ostatnia, znaczy nie, że ostatnia dobra, ale to była moja, powiedzmy, ta ulubiona część, od której już tylko widzę, że coraz mniej mi się jakby seria podobała, dlatego mam nadzieję, że to jakby będzie powrót do tego, co zawsze lubiłem w Battlefieldzie, no. Ale jest taka jedna sprawa, bo troszeczkę wydaje mi się, że to może być taka reakcja. W tym roku ludzie strasznie... hejtują EA. Delikatnie mówiąc, hejtują EA i DICE za to, co się działo przy Battlefieldzie. Oczywiście bardziej EA się dostaje, ale DICE też swoje jakby ma. A rok temu mieliśmy wielką gównoburzę dotyczącą Call of Duty. Reakcją na to ze strony Activision było: to co? To jednak robimy tą grę, którą chcieliście już od tylu lat w tym settingu drugowojennym, tak? No i zrobili. I mam wrażenie, że to jest też taki damage control, że to nie było koniecznie w planach, natomiast przynajmniej mam nadzieję, że było. Jeżeli nie było, to może być tak, że oni to co mają już gotowe, bo już naprawdę robią grę następną już od jakiegoś czasu. Właśnie, no natomiast właśnie. To co już mają, mogą to przerobić na inny setting? Tak, i to może wtedy mocno takiej grze zaszkodzić. Nie wiem, czy tutaj ma... Szczególnie, że widać to w Call of Duty War 2. To nie była gra drugowojenna, nie była robiona drugowojennie na początku, zdecydowanie. To była gra raczej kolejna bliżej współczesności. No widać to po fizyce, po tym jak się zachowuje broń, po tym jak są w ogóle jak mapy są zaprojektowane, to inna sprawa, bo są tragicznie. No i bo to jest ten sam silnik, to dlatego. No tak, natomiast to się... Ale w przypadku Battlefielda wydaje mi się, że jeżeli oni by szli za oczekiwaniami, to wydaje mi się, że teraz, do tej pory przynajmniej, było takie oczekiwanie, że dużo osób myślało, że no to teraz druga wojna na Frostbite będzie, nie? W 2018, więc... Może, tak, ale mi się to jest zdawało... zawsze powrót, wiesz, to jest powrót do... Tak samo jak Call of Duty wróciło do swoich korzeni, powiedzmy, tych drugowojennych. Ja rozumiem, nie? Tak, ale... samo tutaj powrót do marki, którą się kojarzy, bo tam to Bad Company to były takie rewelacyjne Battlefieldy. No właśnie, ale oni zawsze mówili, przecież w zeszłym roku ktoś z jej mówił, że no Bad Company 3, my nie wiemy, czemu to się graczom podobało, nie? Tam naprawdę nie mamy planów, a teraz nagle jednak wracają, więc... No właśnie to... Więc no, mi się wydaje, że oni jednak po prostu, nie wiem, może się ich zaskoczyć po prostu, ale nie wydaje mi się, że to jest odpowiedź na jakieś tam oczekiwania, które się pojawiły przy Battlefield 1. No to już za dużo lat, no, 10 lat. Jeżeli chodzi o ten setting, bo mówicie, że wojna w Wietnamie i trochę po, to niekoniecznie musi być w sumie alternatywna rzeczywistość. Wydaje mi się, że może chodzi o sytuację na przykład, w której w kampanii będziemy kierować jakąś grupą żołnierzy, którzy zostali w Wietnamie. No może. Może uciekamy z obozu dla jeńców i... Ale też... Próbujemy przetrwać w dżungli, co w ogóle też można by z tym wiele ciekawej mechaniki zrobić, tak? Ale też a propos settingu, to jest dla mnie taki idealny setting do strzelanek, bo mamy o wiele większą różnorodność broni, nie? Niż w takim Battlefield 1, ale z drugiej strony nie mamy jeszcze na przykład Stingerów, samonaprowadzających pocisków, innych tam futurystycznych, takich bardzo nowoczesnych gadżetów, które mi czasem przeszkadzały w czwórce, na przykład w Battlefieldzie, więc to jest taki idealny pomiędzy, bo ja teraz grałem sobie ostatnio w Rising Storm 2, Wietnam. I no bardzo mi się podoba to uzbrojenie, to wszystko. Miałem pytać cię, czy, bo poza to właśnie Rising Storm przychodzi do głowy, ale mówisz, że to jest rewelacyjny setting dla FPS-ów, ale tak ciężko sobie przypomnieć jakieś dobre FPS-y. I to też, to jest, w wojnie no właśnie, to chodzi też, bo to, że też może być taka świeżość. To nie? Ma potencjał, ale to niekoniecznie Black Ops. Jest no tak, Black Ops, dobry. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, Black Ops no tam Black się Ops, działa tak, na całym ale świecie. Black Ops to właśnie tak niekoniecznie ale, taka wietnamska. Ale jeżeli chodzi o uzbrojenie samo, to w Black Opsie podejrzewam, że bardzo podobne będziemy mieć teraz w Bad Company 3. I też tam w tej pseudo zapowiedzi padły właśnie takie sformułowania, że gameplay ma być tighter. Jest takie angielskie słówko, które też trudno przetłumaczyć, bo po polsku ciaśniejszy. Ale tu chodzi o to, że ma bardziej być taki skupiony, bardziej skupiony właśnie. Czy to też sugeruje, że mapy będą bardziej projektowane może pod tryby, bo teraz jest tak, że w Battlefieldzie na przykład jeden jest mapa
i oni robią mapę zawsze pod Conquest, pod największy tryb, a potem wytniemy sobie tu kawałeczek do dominacji, tu sobie wytniemy kawałeczek mapy do czegoś tam, a tak. W Battlefieldzie 3 i w Bad Company 2 to było trochę inaczej, nie? Tam były całe mapy robione na przykład pod Rush, że wszystko było zaprojektowane z myślą o konkretnym trybie. I dodatkowo jeszcze w tym newsie pojawiła się informacja, że Electronic Arts chce zrezygnować z mikrotransakcji, ale to jak wiemy... Znaczy ja wam powiem, że... Przy takim... To ja rozumiem, że był hejt i tak dalej, ale to nadal... W ogóle można stworzyć grę, a o mikrotransakcjach pomyśleć tak, na sam prawda, koniec. Ale nie o lootboxach na przykład, bo lootboxy to jest coś tak integralnego, że moim zdaniem... To musi być wiadome wcześniej i ja podejrzewam, że oni to chyba mogą wrócić do... Albo zrobią tylko kosmetyczne mikropłatności, co byłoby spoko, albo zrobią znowu płatne mapy, no bo nie wierzę, że wszystko dostaniemy za darmo. Ja myślę, że nie odejdą nawet w takim stopniu. Ale na pewno nie będzie lootboxów. Nie będzie takiego shitstormu jak teraz, na pewno nie zrobią czegoś takiego jak teraz, ale mam wrażenie, że to jest znowu jak wyczuwanie gruntu, gdzie możemy się zatrzymać, gdzie możemy przestać, gdzie się zaczyna opór społeczności, no i cofamy się jeden kroczek i za rok robimy kolejne dwa do przodu. Po prostu będą szukali innej drogi, ale no ciężko mi sobie wyobrazić, ale żeby EA zrezygnowało całkiem ze swojego tak, modelu. Ale jeszcze nigdy nie próbowali właśnie robić tylko mikropłatności płatnych, nie? W żadnym Battlefieldzie chyba, więc tu by mogli, no bo w sumie, czemu nie? Jeżeli już coś mają robić, a jeżeli mielibyśmy, bo mi się podoba na przykład, że do Battlefronta 2 dostanę zaraz nową mapę i nowych bohaterów i tak dalej, więc to jest spoko dostawanie za darmo takich rzeczy. Więc może. W ogóle Bad Będziesz Company... miał co pogać odblokowując Vadera 17 tak, godzin. Tak, ale Bad Company 2 to był ostatni Battlefield, do którego dostawaliśmy darmowe mapy bezpłatnie w ogóle co jakiś czas, więc to też może być powrót do przyszłości. Ja się bardzo cieszę, bo chciałem Bad Company bardzo, szczególnie ze względu właśnie na kampanię, bo fajnie byłoby w końcu zagrać w dobrą w miarę kampanię od DICE. Z Cezarym Pazurą. No i setting mi się bardzo podoba i ogólnie jestem na plus. Tylko mam nadzieję właśnie, że wyciągnę lekcję z Battlefronta 2 EA, bo DICE to też inne studio robiło, trochę tam inna ekipa DICE robiła Battlefronta 2 niż robi pewnie Battlefielda. No i jeszcze, wiesz, Bad Company było na tym jeszcze starszym silniku DICE'a, który... Był, wiadomo, to rozwalanie otoczenia działało bardzo, bym powiedział, bardziej plastycznie niż w tym Frostbite, który mamy teraz, gdzie on tak naprawdę rozwala konkretne elementy danych, nie wiem, domów, może jakichś rzeczy i tak dalej. Może za tym najbardziej tęsknię tak naprawdę. No też, bo tam mogłeś tak naprawdę też tą ziemię jakoś w jakiś sposób. Z taką swobodą. Z jednej strony mieliśmy właśnie mniejsze niż teraz mapy, ale zawsze mogliśmy robić tyle rzeczy. Od pierwszego Battlefield, od 1942, tak? Od tamtego czasu, kiedy zobaczyłem FPS-a, w którym mogę sobie wsiadać w samolot, znaczy wsiąść do samolotu, zabrać ze sobą iluś tam graczy, zrzucić ich gdzieś, no tak. Albo wlecieć w samolot i samemu wyskoczyć, znaczy w ścianę i samemu wyskoczyć. Wiecie o co chodzi, to była zawsze taka gra pełna swobody i oni coraz dalej szli, a potem zaczęli... Ale w Bad Company 2, jeszcze a propos tej destrukcji, to było też w kampanii fajne, że to nie była liniowa kampania, ale mogłeś sobie wywalić dziurę w ścianie budynku i przejść i sobie dalej. Zrobić nową ścieżkę, nie? I tego nie było w czwórce, ani jak w trójce. Jak Red Faction troszeczkę. No właśnie, więc... Tak więc czekam na wasze komentarze, czy wy też czekacie na Bad Company, czy pamiętacie jak graliście w dwójkę, czy też nie. A może na koniec jeszcze, bo pomyślałem sobie coś takiego ostatnio, kiedy składałem podcast, będziemy wspominać o komentarzach spod ostatniego odcinka, by was jakoś tak zachęcić. I co ciekawe, akurat zeszłotygodniowy odcinek jest chyba najbardziej ubogi w komentarze od 100 lat ostatnich, bo są tylko 3 komentarze, ale to tym bardziej warto wspomnieć, bo zadaliśmy pytanie, czy stawiacie bardziej na ekskluzywy, czy też ceny. Każdy odpowiedź jest inna. W aspekcie oczywiście tej ankiety, gdzie wynikło, że przede cena. Wszystkim stawiam na pierwszym miejscu, ile kosztuje zestaw z grą konsoli, czyli na cenę, kiedy wybieramy konsolę, a nie jakieś inne rzeczy jak ekskluzywy i tak dalej. Więc tutaj pod tym pytaniem pojawiły się 3 odpowiedzi, 3 różne, tak jak wspomniałeś. I Dreamcastle napisał, że odkąd pamiętam, to gry sprzedają platformy, o czym też wspominaliśmy i nie trudno się zgodzić. Kubananoka, jeśli dobrze przeczytałem ten nick, stwierdza, że pomysły, które idą z konsolą... Czyli on pewnie ma Switcha. Albo chce kupić. Albo może kupił Xboxa z Kinectem i dlatego to może. Pomysł, wiesz, że będziesz grał w bo takim wirtualnym Bo jak myślę, że kogoś świecie. Przekonuje pomysł na konsolę, to nie wierzę, że kupuje PS4 albo Xbox One, nie? Tak mi się wydaje. No nie, zrobiłeś nawet dźwięk Switcha przy okazji.
ciak, ciak. I ostatni komentarz, Lukas Bykowski napisał, że jego przekonała marka, czyli Sony, czyli podejrzewam, że wybrał PlayStation 4, ale w drugiej kolejności wynikła z tego dostępność ekskluzywus. W tym też coś jest, nie? Co... Dokładnie. Bo tak. Za marką idą to, że wspominamy marki, w które gramy od zawsze na PS2, na PS3 i tak dalej. I co za tym idzie, gramy w God of War, prawda? A na przykład na Xboxie w God of War już nie zagramy. Tak więc zachęcam tym bardziej do komentowania naszych materiałów, bo postaramy się może tak coraz przeczytać. Piszcie, jakiego Battlefielda byście chcieli w przyszłym roku i dlaczego? O, czy Wietnam, czy może współczesność, czy może druga wojna? Zadam takie samo pytanie pod tym odcinkiem i zobaczymy. I przeczytamy za tydzień. Tak więc to był 275. odcinek GNM Plus i razem z wami w studiu byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Do usłyszenia, cześć.